polska szlachta. Nic tylko pić i ucztować. A kraj? Wojsko w ruinie, pieniędzy nie ma. Reform nie da się przeprowadzić, bo ciągle krzyczą to weto i weto. Niby tacy wielcy, a jesteśmy słabi jak nigdy. Niby polski król, a rządzą nami Rosja, Prusy i Austria. Jeszcze ci przekupni szlachcice na każdym kroku. Aż boję się myśleć, co przyniesie przyszłość. Po śmierci Augusta III Sasa w 1763 roku w Polsce rozpoczęła się rywalizacja o przejęcie władzy. Kandydatami do tronu byli Stanisław Leszczyński, Jan Klemens Branicki oraz popierany przez familię Czartoryskich Stanisław Antoni Poniatowski. Mam dosyć widoku rosyjskich żołnierzy w Polsce. A mi to właśnie jakoś nie przeszkadza. Nie wiem, co o tym myśleć. Panowie, chodźmy zagłosować. Oczywiście, że będę głosował na Stanisława Augusta Poniatowskiego. Całym sercem popieram Imperium Rosyjskie i uważam, że Rzeczpospolita powinna dążyć do zacieśnienia stosunków z Rosją. Dlatego Poniatowski to jedyny słuszny wybór. Właściwie to nie do końca wiem, na kogo zagłosować, ale chyba uczynię tak, jak mi zapłacą. Chyba już wiem, na kogo oddam swój głos. Stanisław August Poniatowski. Siła narodu polskiego, a także rosyjskiego. Jestem oburzony tym, że Rosjanie przekupują polską szlachtę, żeby głosowali po ich myśli. Stanisław August nie będzie moim królem. Dzięki poparciu Rosji w elekcji zwyciężył Stanisław August Poniatowski Herbuciołek. I w grudniu 1764 roku został on koronowany na ostatniego króla Polski. Polskiego króla i Katarzynę II, carycę Rosji, łączyło coś więcej. Stanisław już w młodości zakochał się w Katarzynie, a ona niewątpliwie wykorzystywała ten fakt do realizacji swoich planów politycznych. Niedługo po wyborze król postanowił przeprowadzić reformy w duchu oświecenia. Czas na reformy. Udało mu się m.in. zmienić obyczaj obradowania rad senatu, stworzyć kancelarię królewską, tak zwany gabinet. Z jego inicjatywy powstał tygodnik Monitor. Założył szkołę rycerską oraz Teatr Narodowy w Warszawie. Król przedstawił również projekt przyznania praw politycznych innowiercom, co wywołało sprzeciw wśród szlachty, lecz został on poparty przez carycę Katarzynę II. W 1768 roku na tzw. Sejmie Repninowskim podpisano Traktat Wieczystej Przyjaźni, na mocy którego Polska stawała się rosyjskim protektoratem. Uchwalono również prawa kardynalne, potwierdzające podstawowe zasady ustroju Rzeczpospolitej, takie jak wolna elekcja czy liberum veto. W lutym 1768 roku w mieście Bar szlachta zawiązała konfederację przeciw innowiercom, wpływom rosyjskim i absolutystycznym dążeniom króla. Wkrótce walki objęły cały kraj, przez co Konfederacja często nazywana jest pierwszym polskim powstaniem narodowym. Konfederaci początkowo odnosili sukcesy, a nawet udało im się porwać króla Stanisława Augusta. Dzień dobry! Mości szlachcicu. Przestaniesz mnie szturchać, Stasiu! Kulturalnie i do króla się odzywasz. Mości Stanisławie, coś się stało? A może byście mnie tak, panowie, wypuścili? Ha! Co ja z tego będę miał? No, a pieniądze! A ile pieniędzy? No, tyle to ty w życiu na pewno jeszcze nie widziałeś. Jakie pieniądze? Zaraz! Jakie pieniądze? Ja nie... Stasiu chce, żebyśmy go wypuścili, ale dostaniemy za to ładną sumę pieniędzy. Tak, tak. Mi się ten pomysł podzielimy się, podoba mi się ten pomysł. No, dobry plan, mój panie. No to zróbmy, jak powiedział. Ja idę już rozwiązać. Panie Stasiu, tu... Król nakłonił jednak pilnujących go strażników, aby go wypuścili i udało mu się uciec.
Pomimo pomocy ze strony Francji, wojska konfederackie nie były w stanie pokonać dobrze wyszkolonych i uzbrojonych żołnierzy rosyjskich. Zryw w obronie wiary i ludności zakończył się w 1772 roku, a jego ostateczną klęskę przypieczętował pierwszy rozbiór Polski. Jeśli gdzieś to nawet nie jest Polska. Zobacz, Polska jest tu, nie tu, tutaj jest. A ja mam chętkę na Wielkopolskę. Kaśka, jak ty chcesz to zrobić? Bo przecież nawet nie graniczy z tą Wielkopolską. Tu jest Rosja, tu Wielkopolska. I chcieć Wielkopolska! Sierpnia 1772 roku caryca Rosji Katarzyna II, król Prus Fryderyk II oraz cesarz Austrii Józef II podpisali porozumienie, na mocy którego podzielili między siebie część ziem należących do Rzeczpospolitej. Rozbiór zatwierdził Sejm Rozbiorowy, na którym powołano również Radę Nieustającą i Komisję Edukacji Narodowej. Mości panowie, powiedzcie mi, co się dzieje ostatnio w świecie sztuki? Ostatnio zakończyłem malować krakowskie przedmieście. Panowie, a może przejdziemy już do ucztowania? A na co właśnie macie ochotę? Bo ja na croissanta. Spaghetti będzie świetnie. Ja to co pan? Bigos! Dobry wybór. Dobry wybór! Król organizował obiady czwartkowe oraz wprowadzał reformy, lecz caryca nie pozwalała mu na za wiele. W roku 1788 zwołano Sejm Czteroletni, podczas którego wprowadzono wiele dobrych zmian. Zlikwidowano Radę Nieustającą, zwiększono liczebność armii do 100 tysięcy żołnierzy, wprowadzono ustawę o miastach królewskich oraz odrzucono protektorat rosyjski. To co panowie? Przeszło! Przeszło! Jednak najważniejsze zmiany wprowadziła konstytucja, której treść potajemnie przygotował król wraz z Ignacym Potockim i Hugo Kołłątajem. Uchwalono ją 3 maja roku pańskiego 1791, korzystając z nieobecności posłów sprzeciwiających się reformom, którzy wyjechali na święta. Zmieniła ona ustrój Rzeczpospolitej na monarchię konstytucyjną. Ponadto wprowadziła trójpodział władzy i zniosła liberum veto. Panowie! Wszyscy dobrze wiemy, że ta konstytucja nam w ogóle nie służy. Zgadzam się. Trzeba coś z tym zrobić. Dzwonimy do kogoś. Do kogo? Francja, oni na pewno nam pomogą. Nie, Francja nam nie pomoże. Może Prusy. A na Prusy w ogóle nie można liczyć. To do kogo? Caryca. Katarzyna? Druga! Dzwonimy. Dzwonimy. Zdrazuj się. Czemu wychodzicie? Halo? Petersburg? Da, Petersburg. Poprosimy starycą Katarzyną. A z którą? No jak to z którą? No z drugą! Ile ich tam jest? Nie ma takiej opcji. Ale że jestem przekonany, że caryca zechciałaby z nami rozmawiać. To bardzo korzystna oferta, która może przynieść pewne korzyści waszemu imperium. No, połącz mnie już waś, to bardzo pilne, proszę! Dobra, sami chcieliście. Halo? A kto o tej godzinie? O, w takim razie słucham. Polacy nie pogodzili się z porażką w wojnie toczonej w obronie Konstytucji 3 maja oraz z postanowieniami drugiego rozbioru. 24 marca 1794 roku
Do Krakowa przybył Tadeusz Kościuszko i ogłosił rozpoczęcie walki z rosyjskim najeźdźcą. Jednocześnie został mianowany naczelnikiem powstania, które zostało nazwane insurekcją. Otrzymał on także władzę dyktatorską, która oznaczała, że mógł mianować członków rządu oraz wydawać rozporządzenia. Chłopi, żołnierze moi, Rzeczpospolita was potrzebuje w tych trudnych czasach. A zdobądźcie mi tą armatę. Do ataku! Kościuszko ogłosił 7 maja 1794 roku uniwersał w obozie pod Połańcem. Akt dotyczył zobowiązań chłopskich wobec szlachty, a także gwarantował chłopom wolność osobistą oraz obniżenie pańszczyzny. W maju 1794 roku uczestnicy Konfederacji Targowickiej zostali przez Sąd Powstańczy w Warszawie skazani na śmierć. Targowiczan, którzy przebywali za granicami kraju, wieszano w sposób symboliczny. Umieszczano na szubienicy ich portrety lub tablice z nazwiskami zdrajców. Pomimo początkowych sukcesów powstania zakończyło się ono klęską. 10 października 1794 roku doszło do bitwy pod Maciejowicami. Niestety, powstańcy ponieśli porażkę, a Kościuszko ranny dostał się do niewoli. Skutkiem powstania były represje i zesłanie na Sybir około 20 tysięcy powstańców oraz trzeci, ostatni rozbiór Rzeczpospolitej. Dzień dobry. Przepraszam za spóźnienie, przyszedłem w zastępstwie. Zdrasujcie, witamy na trzecim rozbiorze Polski. Trzeci? To był jakiś drugi? Polska zniknęła z mapy świata na 123 lata.